Przed materiałem mamy pytanie do was. Kto według was wygra walkę na High League? Owca czy pasza? Jak pewnie doskonale już wiecie, dzisiaj odbędzie się długo wyczekiwana walka paszy na High League. Jego przeciwnikiem będzie owca z warszawskiego koksa. Oczywiście sama walka jest możliwa do obejrzenia w systemie pay-per-view i uważam, że na to widowisko warto trochę pieniędzy wydać. Ludzie ze sportowego środowiska będą trzymać za Jerka kciuki. Wystarczyło zobaczyć, jakie wsparcie otrzymał na Twitterze. A propos jego walki wypowiadały się takie osobistości jak Scream, NBK, Janko czy też Getright. Dzisiaj na swojego Twittera pasza wrzucił zdjęcie z dopiskiem, że dzisiaj jest wielki dzień. Podchwyciła to cała społeczność i na ten moment pół CS-owego Twittera ma właśnie to zdjęcie paszy, aby pokazać swoje wsparcie. Epic Play zrobiło z tego grafikę, w której widzimy, że to zdjęcie profilowe ustawili Torin, Faceit, ESL, Avangard czy też Xcomago. Liczba osób i organizacji, które wspierają paszę, rosną z każdą chwilą. Warto przy tej walce zaznaczyć jedną z najważniejszych kwestii. Jerek ma na ten moment największą szansę na wypromowanie e-sportu jeszcze szerszej publiczności. W końcu te walki będzie oglądać też wiele osób spoza podwórka e-sportowego. Dzięki temu mogą dowiedzieć się, kim jest pasza i skąd się wywodzi. Nie mówiąc też o tym, że Jarek dostaje zaproszenia do takich programów jak właśnie Hate Park, w którym również promował sporty elektroniczne, głównie dzięki tej walce. No nic, nie pozostaje zatem nic innego, jak zapytać się was wprost. Kto według was wygra tę walkę? Dajcie znać w komentarzach. Mamy dla was ciekawą stronkę, na której możecie w łatwy i natychmiastowy sposób wymieniać swoje skiny na inne. Skins Monkey oferuje obecnie najniższą prowizję i od razu dostajecie 25% bonusu do depozytu. Również na start każdy otrzymuje dodatkowo $5 za darmo, a dokładniej mówiąc 5% cashbacku, więc przykładowo jeśli wymienimy skin wart $100, dostaniemy dwie dyszki całkowicie za darmo. Aby go odebrać, to wchodzicie tutaj i wpisujecie kod PIKI. Wymiana skinów jest naprawdę banalna. Wystarczy, że zaznaczycie skin, który chcecie wymienić i tutaj wyświetlają wam się skiny o tej samej wartości. Wybieracie co chcecie i klikacie Trade Items. Następnie potwierdzamy wymianę w apce i gotowe. Oczywiście na stronie możecie również zakupić skiny w niższych cenach niż na rynku Steam. Pamiętajcie o $5 bonusu z naszego kodu i zapraszamy do wypróbowania Skins Monkey. Link zostawiamy wam w opisie. Ostatnio na Twitterze rozgrzała się spora dyskusja z udziałem organizacji ESC Gaming, w której niegdyś występowali polscy gracze tacy jak chociażby Innocent. Jak mogliśmy najpierw przeczytać, pieniądze z naklejek za DreamHack Winter 2014 nigdy nie zostały ujrzane przez organizację, a głównym winowajcą tego stanu rzeczy był ich menedżer Prawus. Okazuje się jednak, że ta marka prawdopodobnie skłamała. Jak możemy się dowiedzieć z witryny Izak TV, ESC Gaming przywłaszczyło sobie pieniądze za sprzedaż naklejek z Majora. Dodatkowo rzucili się na Innocenta za szerzenie kłamstwa, co szybko zostało sprostowane. Organizacji otrzymali od Valve $5230. Tyle wynosiła należność ze sprzedaży wcześniej wspomnianych naklejek. Kamil Kozak oczywiście przeprosił Prawusa za podanie niesprawdzonych informacji, a dodatkowo oskarżając jego osobę. Dziwne, że ta sprawa po tylu latach jest ponownie rozgrzebywana. Nowy skład białego nazwy Azerbejdżan.pl rozpoczął swoje zmagania w lidze SA Advanced i początek mają naprawdę udany. Wygrali oni bowiem 16-11 z zespołem Matiego i Notisa. Zatem na ten moment mają bilans jednego zwycięstwa i 0 porażek. O ich dalszych zmaganiach w tej lidze będziemy informować na naszym Discordzie, którego macie w opisie i komentarzu. Jak mogliśmy się dowiedzieć, Sprout zastąpi azjatyckie Tailu na jej imię w Katowicach. Powód? Zbyt duże restrykcje odnośnie przekraczania granicy naszego kraju. Na początek kandydatami do zajęcia ich miejsca było Spirit i Forze, jednak nie byli w stanie załatwić wiz na czas, więc ostatecznie padło na drużynę Sprout. Jak napisało Tailu na swoim Twitterze, od zawsze jest to jeden z największych turniejów e-sportowych i strata szansy na zabłyśnięcie na tej scenie jest dla drużyny strasznie bolesne. A tak zmieniając temat, to podoba mi się podejście Szpera, czyli zawodnika Wisły. Jak stwierdził, rezygnuje z na High League, głównie ze względu na to, że pandemia trwa, a oni za 7 dni będą próbować swoich sił w play-inach i IEM Katowice i chcę po prostu zminimalizować ryzyko zachorowania. Szczerze brakowało mi trochę takiego rozsądnego podejścia do sprawy przez wiele naszych polskich drużyn. Cieszę się, że tutaj jest inaczej. A tak na koniec tego newsa łapcie jeszcze koncept naklejek na zbliżającego się Majora w Belgii. Co o nich sądzicie? Dajcie znać w komentarzach.
trzeba teraz co nieco wspomnieć o kolejnym dniu zmagań w Blast Premier Spring. Już o 13 G2 podejmowało Vitality, w trakcie jak my robimy ten materiał, nie znamy jeszcze wyniku. O 16.30 rozpocznie się mecz OG kontra NiP, no i planowo o 18.30 Big zagra przeciwko FaZe. Pamiętacie jak w poprzednim materiale informowaliśmy was, że Valve naprawiło zbugowanego Mołtowa na Vertigo? No to gracze już znaleźli na niego inny sposób, który sami pewnie widzicie teraz na ekranie. Jestem ciekaw, ile ponownie zajmie firmie Valve naprawa tego Mołtowa, o ile w ogóle się tego podejmą. Jak już pewnie spora część z was wie, niedawno na Cybersporcie pojawił się wywiad z Michem, w którym to opowiedział nieco więcej a propos jego pobycia w Evil Geniuses. Znaczy, opowiedział to za dużo powiedziane. 19 stycznia tekstowy zapis rozmowy przesłali rozmówcy do autoryzacji, w którą zaangażowani byli również jego przedstawiciele z agencji Pro Players oraz Fantasy Expo. Ostatecznie 30 stycznia otrzymali odpowiedź, że Michu i Fantasy Expo nie zgodzili się na publikację materiału. Zaproponowano publikację tekstu bez jednego z dwóch głównych wątków i o objętościowej zawartości ograniczonej o około połowę, na co Cybersport się zgodziło. No i w tej chwili wywiad wygląda w zasadzie tak, że prawie wszystkie wypowiedzi Michała zostały usunięte. Do organizacji Team NSA Gaming dołączają zawodnicy Gloria, Victoriobus Clan, w której mamy polskich graczy. Jak informuje witryna gry online, Rockstar potwierdziło, że nowa odsłona GTA jest w drodze. Jest to pierwsza jakakolwiek wzmianka tej firmy o tym tytule. Jak możemy się dowiedzieć, nowa część GTA znajduje się w aktywnej produkcji, a Rockstar ma dać więcej informacji, gdy tylko będzie w jakimś stopniu gotowa. Jestem ciekaw, czy otrzymamy je jeszcze w tym roku. Tym samym potwierdziły się krążące plotki, że Rockstar cały czas nad tym tytułem pracuje. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podeślecie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę Zagranie Dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Pamiętajcie o wejściu na Skins Monkey, tym samym wspieracie ten kanał. A no i standardowo wbijajcie na Discorda oraz postawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.